Ale sobie dzisiaj opierniczę pyszny serowy makaronik w KFC. Z mojej strony szybka rekomendacja, Ukryte działania, film z Kevinem Costnerem, jak widzicie, z obsadą takich sympatycznych pań. Generalnie fantastyczna opowieść oparta na faktach, gdzie loty międzygwiezdne łączą się z segregacją i tymi wszystkimi rzeczami, które się w 60-70 rok działo w Stanach. Fajnie się ogląda, nie żaden serial, jeden film, dwie godziny. Jak ktoś lubi takie historie prawdziwe związane z lotami w kosmos i z NASA, to polecam serdecznie. HBO Max znalazłem, ale widziałem, że na różnych innych Canal Plusach, Disneyach, Playerach i innych są też dostępne. Generalnie teraz wracam sobie do Wikipedii i sobie poczytam o tej głównej bohaterce tego filmu. Mogę temu pięknemu pieseczkowi cytrynowemu nie dać przekąski. Chodź, zostajesz w domu. Proszę. No i sio. Patrzcie, jakie se nabyłem. Danger. Tu będzie duży danger, jak będziemy to robić. I co ciekawe, jest to... Można już kupić taki gotowy. Transformator od... mikrofalówki, jest uzwojenie pierwotne i tutaj wtórne było takie wysokonapięciowe, ale jest wycięte, od razu kupiłem wycięte za 5 dyszek, no to jest niezła sprawa, widać, że tutaj poszła w ruch ta szlifierka kątowa, widać ślady walki i mam nadzieję, że to nie jest ruszone i mnie tu nic nie porazi. Potrzebuję nawinąć tu ze dwa zwoje jakiegoś grubego przekroju, 16, 32, dwójki, nie wiem co tu wejdzie. Muszę pogmerać na sztrychu, czy coś mam, a jak nie mam, to coś kupić. I z tego tytułu będzie transformator, który będzie dawał nam duży prąd. I może jakieś eksperymenty z dużym prądem byśmy przeprowadzili. Takim, co spala gwoździe na żywy metal, tak więc takie są moje plany, co z nich wyjdzie i czy nie spłyniemy, to czas pokaże. Ten się zastanawiam nad tym samochodem, kurnia, mróz jest, ale wypadałoby go trochę, kurnia, umyć, bo już jest tak brudny, że aż po prostu wstyd. Aczkolwiek może zaraz 2-3 dni będzie ciepło i wtedy będzie już bez szarpaczki. Jeszcze dostałem komunikat, że trzeba dolać spryskiwaczy, gdzieś tu kupowałem. Coolant. Jest. Letni, nie chcę letni. Chcę zimowy. Zimowy i ten też jest summer, czyli zielone są na lato, a ten niech będzie na zimę. Gdzieś mi się rzuciło ostatnio w oczy, że ten taki ziomek, który zawsze z kebabami, które robią wrażenie, mówił, że w KFC ten makaronik jest przepyszny, że fantastyczna przekąska, no to przyszedłem sprawdzić, jak on jest przepyszny, bo już mi zeszły wszelakie problemy związane ze smakiem, zapachem i innymi rzeczami po moim ostatniej infekcji. Czuję już wszystko doskonale, to idę doskonale wyczuć makaronik. Fantastyczny, miejmy nadzieję. Gdzie to w ogóle jest? Czy tu już tego może nie ma? Są. Serowe makaroni. Dobra, dodaj. Zamawiam. Nie, sprawdźmy. Dwie dyszki. Nie wiem, cokolwiek może smakować takim widelcem. To już psuje smak. No i zobaczmy, co tu przyszło. Na razie kulczak. Mam nadzieję, że tam ten makaron jest serem. Chyba, że coś złego wziąłem. Sam kurczak na razie smakuje dokładnie jak kurczak z KFC, ale dochodzę do makaronu. Na razie nie będę chciał mieszać tego z kurczakiem smakowo, więc najpierw kurczak wchodzi. Konsystencja takiego trochę żółtego błota. Makaron rozgotowany, że się rozpada, rozmięka.
Nie no, fatalne. Naprawdę, kurnia, co za lipa. To się w ogóle nie nadaje do jedzenia. Bezwzględnie ta potrawa dociera i zostaje dodana dzisiaj do panteonu chujowości jedzenia fast foodowego. Nieprawdopodobne, że takie coś trafia do sprzedaży. Nie polecam na 100%. Staje się to tylko niestety do na karmienia kosza. Ohyda. Jestem na świeżo. Co za nieprawdopodobne gówno, bo nie da się tego inaczej nazwać. Po prostu powinni to natychmiast wycofać ze sprzedaży, żeby ludziom tego nie dawać. Nie, makaron rozgotowany totalnie. No domyślam się, że tu jakoś w ogóle nie ma warunków do takich rzeczy, nie? Bo makaron rozgotowany, makaron z serem, nie? Czyli liczycie, że ten ser będzie takim sosem serowym, płynącym, pysznym cheddarkiem, który będzie obklejał ten makaronik i będzie to tak przefantastycznie smaczne, że aż wam trepki spadną. No to nie, nie. Jest, nie wiem, czy to jest dobry pomysł z myjnią, no ale zaryzykuję. Po prostu ja pierniczę, no jestem w szoku, jakie to niedobre. Mam nadzieję, że z kebabami lepiej trafia ten ziomeczek niż z tą rekomendacją na ten makaron w KFC. I chętnie w komentarzach poczytam tych, którzy próbowali. Czy znajdzie się chociaż jedna osoba, która się tym delektuje i codziennie rano wstaje z myślą, ale sobie dzisiaj opierniczę pyszny serowy makaronik w KFC, bo mi się nie wydaje. Mam marzenie, żeby zjeść sobie taki serowy makaron, cheddar cheese. Muszę jakiś przepis, nie wiem czy podołam ze swoimi zdolnościami kulinarnymi, ale to co tutaj jest, nie macie w ogóle płynącego sosu serowego. Macie ten rozgotowany makaron i jest trochę startej na tarce sera i to tak wymieszane. Ten ser jest w formie stałej. Nie no, porażka. Porażka. Dobra, obsikam se samochód, bo jestem... A, trzeba tryb myjni włączyć. Bo jestem w szoku, że coś takiego trafiło. Czy tam, nie wiem, jak oni to wprowadzają do sprzedaży, to nikt tego nie próbuje. Poza tym ten drewniany widelec też psuje wszystko. Ja nie wiem, coś tu powinni zrobić. W Paryżu widziałem, że ich zmusili, że nie ma ani plastikowych, ani tekturowych, tylko mają wielorazowego użytku te wszystkie rzeczy. I to by było chyba lepsze. Albo oprócz słomek będę musiał włożyć swój widelec, bo taki drewniany widelec, który generalnie może służyć jako szczoteczka do języka, to nic fajnego. Tryb mycia samochodu. Dziękuję. Włącz tryb mycia samochodu. Niezła tu warstwa lodu. Aktywna piana. Mam nadzieję, że nie zamarznie na furze. Chociaż trochę, żeby się jeszcze nie zabić, to będzie najlepiej pod to myjnie. O matko. Ciekaw jestem, czy coś znajdę. Widzę, że są jakieś takie przekładki. Nie wiem, czy to jest potrzebne, czy nie. Jakoś transformatorami nigdy się nie ekscytowałem. Zobaczę, co tam na strychu. No niestety, mam taki troszkę cienki ten przewód, szczerze powiem, ale jakieś tam drobnego testa możemy zrobić, zanim sobie coś tam zamówię grubszego. Ciekaw jestem, ile amper nam się uda z tego wyciągnąć. O, może ze 3 zwoje wejdą. Przydałyby się do tego jakieś tulejki i praska, ale nie mam na stanie. Dobrze, jakbyśmy to zrobili tej samej długości, to by było trochę wygodniej pracować. Zasilanie nawet mi się udało. Znalazłem takie do zagniatania i różne. Ale żeby tu trzeba jakiego termokurcza. Trochę brzęczy, nie? Jestem, czy to nie zakłóci kamery, kurnia, w ogóle. Pierwsze co, to byśmy może jakiś testowy przewód spróbowali. Czy tu jakiś prąd się w ogóle generuje, czy jest Lipton?
Ła! Idzie jakiś prąd, bezwzględnie. Zaraz zobaczymy, czy urządzenie do 300 amper. Powiem szczerze, że to się już gorące zrobiło. Muszę chyba przenieść na zewnątrz te eksperymenty. Przekraczamy 300 amper. Widzicie, że taki przewód się po prostu stapia w sekundę. No, dobre bawitko, za jak za 5 dyszek, tylko muszę tu lejki jakieś tutaj zrobić, bo to zaraz się spali. Zupełnie. Tak więc dopóki tutaj czegoś nie wymyślę na tą okoliczność. Jakieś sugestie? Przez bezpiecznik sobie to włączam. Co tutaj można podłączyć? 300 amper, mamy więcej niż 300 amper. Mam tylko do 300 amper to moje urządzenie. Nie wiem, czy to małe nie jest do 600. Muszę zobaczyć. Tu jest 60 amper, to jeszcze mniej. Mniejsze prądy. Tu mam 300, ale przekraczamy. No, czyli już pewnie będzie z 500-600. O, jakie gorące kable. No ale zabawa, no nie spodziewałem się, że będzie aż tak fajnie i aż tak prosto się to zrobi. Także można powiedzieć, że teoretycznie nawet ta grubość wystarcza. Bo napięcie pewnie będzie jakieś w miarę bezpiecznie, kilka voltów. Ale prąd leci konkretny. Mam 6-amperowy bezpiecznik. I mi go wywala. Także trochę tu mocy mamy. Z kilowat powinien być 10. Wtedy by było 2400 watów. Ale przy zwarciu go nie wywala. Tak więc jest ok.